la Cuba le gusta el ambiente de guaracha, apretar a las muchachas, lo mismo que el marañón, que me dice de un... Czy wy jest taki elastyczny, tak? No co jeszcze? Zielony gra. No się, ja akurat nigdy nie grałem i chyba tak pozostanie. A ja nie potrafię. Ja będę w siatkówkę. W siatkóweczkę. No ty wysoki jesteś, to... Ja na rowerze. Na rowerze. Fajnie. Tak, czasem pisali też na dzieci, na jedwabiu, ale to był bardzo drogi materiał, więc na drewnie były znaki wypalane, a potem lakierowane. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj w bibliotekach były takie drewniane książki, byłoby to bardzo uciążliwe. To trudne, trudne, trudne. No, ale wiesz, no, jeżeli coś chcemy zapisać, żeby to zostało. Nie, no, inny. Co się przypomina, ja wiem, z tego... Możemy wybierać. Uroczony kolor. Wcześniej do tego celu precyzyjnie i zanurzam. Wyciągam. Pobujamy troszkę, żeby te włókienka się lepiej ułożyły. I co dalej? Odkładamy sito, a wstawiamy sito do góry. Pewnie albo po prostu odkładamy. I taką połyską z jednej strony na drugą. Odkładamy ten papier. Super. Odkładamy, tak jak kolega robił. A. Ale nie tu, 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 tu. Zabieramy ramkę. I co teraz? Bardzo ładnie. I gdzie odkładamy? Widziałeś, jak ja mówiłem. O, tak właśnie. O kurczę. To nie wpadnijcie, bo to... Ale jakby co, to ja mam papiery ratownika, to damy radę. No i co teraz? Zdejmujemy ramkę. No, Krystian, pokaż. Pokaż.
Pewnie. No bo urbie, dobra, tak? Pewnie ty urbiesz to. Dobra, bo urbie. Urbiesz to. No, urbie, dobra. Dobra, odkręcaj. Czy to odkręcimy, to odkręcaj się. Już? Już? No, zabierz to. No robili takiego papieru, takie odbitki. Odbitki robili z papieru. Fajne pamiątki będziemy mieli. No, będziemy mieli fajne pamiątki z muzeum. Bo my w Warszawie, nie? No, będziemy ładnie mieli pamiątki z czegoś. I fajne, ciekawe, wyrabiane rzeczy z papieru.